Witajcie. Zrobimy sobie dzisiaj pełną praktykę, pełną winiasę z lekkim naciskiem na balansę. Kiedykolwiek będzie się pojawiać jakiś trudniejszy balans, to zawsze będę Wam dawać opcję modyfikacji, także praktyka ta powinna być przystępna. Zaczniemy sobie w siadzie skrzyżnym. Jeżeli zawsze siadasz w ten sam sposób, to zmień splód nóg na przeciwny. Przymknij oczy. Przełóż dłonie na kolana albo uda. I jak zawsze, wsłuchaj się najpierw w oddech. Wdech niech ściągnie klatkę, serce do góry. Wydech gruntuje cię, czujesz jak mięśnie brzucha lekko się napinają. Wdech rozluźnij trochę mięśnie brzucha, wydłuż plecy. Wydech znowu, mięśnie brzucha aktywizują się. Trzymasz wydłużenie w kręgosłupie nawet na wydechu. Wdech, wydłużenie poprzez tylnią linię Twoich włosów w stronę sufitu. Wydech, ugruntowanie, stabilizacja na macie. W krótkim momencie ciszy wsłuchaj się, czy jakaś intencja nie rośnie w Tobie sama. Co pojawia się w Twojej głowie? Czemu chciałbyś dedykować tą praktykę? Możliwe, że intuicyjnie ta intencja przyjdzie sama do Ciebie. Lub jeżeli nie, to skieruj swoją uwagę w jakąś intencję, ideę lub dedykuj praktykę komuś, czemuś. Trzymaj uwagę nadal na oddechu, na intencji i zaczniemy się poruszać. Zostań w siedzie skrzyżnym, powędruj dłońmi do przodu, skłoń się. Głowa ciężka, szyja luźna. Każdy wdech wydłuża plecy. Wydech angażuje Twoje core, mięśnie brzucha. Plecy pozostają długie. Wdech, popatrz przed siebie i powędruj dłońmi tylko troszkę w swoją stronę. Zrobimy sobie takie ruchy trochę jak do pływania na plecach. Unieś lewą rękę do przodu, do góry i zagarniając jakby wodę, skieruj ją do tyłu i do przodu. Wdech, prawa ręka, przód, góra, tył. Wydech do przodu, kontynuuj. Lewa ręka, przód, do tyłu. Popatrz za siebie, wydech do przodu, prawa. Jeszcze jedno powtórzenie. Wdech, duży kolisty ruch, otwieraj ciało, wydech, wdech, prawa ręka i wydech na mata. Powędruj dłoni w stronę nóg. Przejdziemy sobie teraz do skłonu na początku maty. Dłonie do przodu. Podwiń palce od stóp i powędruj stopami w stronę dłoni. Pozostaw kolana lekko ugięte, to dopiero początek praktyki. Otwieraj ciało z szacunkiem. Puść głowę luźno. Pobujaj się w prawą, w lewą stronę, jeżeli sprawia Ci to przyjemność. Wdech, przełóż dłonie na golenia, proste plecy, szyja przedłużeniem kręgosłupa, dlatego broda lekko w stronę mostka. Wyobrażaj sobie, że ciągniesz tył głowy naprzód maty. Wydech, przełóż dłonie na linię talii, pomyśl o pozycji kobry. Wyślij klatkę do przodu i na kolejnym wdechu unieś się.
do góry. Proste plecy, łokcie do tyłu, lekkie wygięcie. I puść ręce luźno. Jesteśmy na początku maty. Zaczniemy kreować sekwencję. Już tutaj wejdziemy w balansa, czyli bardzo wcześnie. Stań mocno na prawej nodze i unieś lewą stopę, starając się zrobić pozycję drzewa albo na linii łydki, albo na linii uda, jeżeli nie, to na linii kostki. Możesz ręce przełożyć przed siebie lub jeżeli czujesz balans, to wyciągnąć je do góry. Oddychaj. Uważaj, żeby nie wypychać prawego biodra na zewnątrz. Staraj się trzymać biodra w jednej linii. Przednie żebra jakby kieruj w stronę kości łonowej, w dół. I po pozycji drzewa poprowadź lewe kolano przed siebie i powoli przejdź do pozycji wojownika numer 3. Dłonie na serce, lewa noga do tyłu, biodra w jednej linii, szyja przedłużeniem kręgosłupa. Z wojownika 3 przejdziemy do niskiego wypadu. Powolnym ruchem ugnij prawe kolano i poprowadź lewą stopę na tył maty. Hop, lewe kolano na macie. Wdech, unieś ręce. Jeżeli masz wrażliwe kolano, to podłóż sobie kocyk lub ugnij matę 2 razy. I na wydechu prawa ręka do dołu, lewa ręka nad głową i na prawą stronę. Napnij pośladki. Kieruj oddech na lewą stronę żeber, wydłużając je. I przewieź teraz lewą dłoń za głowę. Prawą rękę możesz położyć na linii talii. Odchyl się do tyłu. Aktywny kor, brzuch, nawet kiedy otwierasz przód ciała. I poprowadź ręce kolistym ruchem naprzód maty. Przejdź do pierwszego psa z głową w dół. I ugnij tutaj prawe kolano, lewe kolano. Barki w stronę uszu, wydłużone ręce. Magnetyzuj pachy w swoją stronę, jakby chciały się zbiec. Aktywne palce. Dociskaj je tak do maty, jakbyś chciał je przeprowadzić przez stygnący beton. Wdech, prawa noga do góry, trójnogi pies, biodra nadal w jednej linii. Wydech, prawa stopa na zewnętrzną stronę prawej dłoni, hop. Lewa stopa na zewnętrzną stronę lewej dłoni, wejdź w dół do malasany. I unieś biodra troszeczkę w malasanie, żeby zrobić ją aktywną. Kolana na zewnątrz, kieruj też część swojego ciężaru na palce od stóp. I spróbuj tutaj unieść ręce do góry. Oddychaj. Bądź tak prosty w plecach, jak tylko dasz radę. Unieś troszkę barki w stronę uszu. I ręce w dół. Wyprostuj nogi. Stopy równoległe. Wdech, wydłuż plecy. Wydech, skłon. Znowu pobujaj się tutaj, jeżeli chcesz. Szyja tak luźna, jak tylko jesteś w stanie ją uczynić. Wdech, podnieś się do połowy. Wydech, dłonie na linię talii. Wdech, cała do góry. Lekkie wygięcie do tyłu. Wydech, puść ręce luźno, druga strona. Wdech, prawa noga do góry, prawa stopa po wewnętrznej stronie uda, łydki lub kostki. Pozycja drzewa, ręce albo przed sobą, albo jeżeli czujesz balans, to cała do góry. Znajdź drishti, która pozwoli Ci się skupić. Także to nie jest tylko praca mięśniowa, ale również praca nad skupieniem wzroku.
I poprowadź prawe kolano przed siebie, dłonie na serce. Przejdź płynnym ruchem do wojownika numer 3, ustawiając biodra w jednej linii. Broda lekko do siebie. Patrz w jeden punkt. Stopa flex lub puent, tak jak wolisz. I poprowadź prawą stopę na tył maty. Niski wypad, jeżeli chcesz, to ugnij matę. Ręce w górę, wdech. Wydech, lewa ręka do dołu, prawa ręka nad głowę. Aktywny w dole, lekki i uniesiony w górze. Oddech pomaga Ci się rozciągnąć. I przełóż prawą dłoń za głowę, lewą dłoń na linię talii. Odchyl się do tyłu. Eksploruj, szukaj właśnie różnych linii otwarcia w ciele. I kolistym ruchem ręce naprzód maty, lewa stopa do tyłu, pies z głową w dół. Znowu pobujaj nogami, ugnij prawe, lewe kolano. Aktywny i wydłużony w rękach, w kościach ramion, przedramion. I unieś lewą stopę do góry, trójnogi pies. Wydech, lewa stopa na zewnętrzną stronę lewej dłoni. Prawa stopa na zewnętrzną stronę prawej dłoni. Zejdź w dół. I unieś troszeczkę biodra. Czuj, że ta pozycja staje się bardziej aktywna. Unieś ręce. Jeżeli chcesz, to spróbuj zapleść palce od dłoni, jeżeli dasz radę. I odkręcić dłonie w stronę nieba. Na początku barki mogą być trochę sztywne. Ale staraj się znaleźć oddech. Kieruj go tam, gdzie czujesz tą sztywność. I puść ręce luźno przed siebie. Wyprostuj nogi, stopy równoległe. Tym razem możesz chwycić za łokcie, jeżeli chcesz, pobujaj się na prawą, lewą stronę. Jeżeli potrzebujesz, to trzymaj kolana ugięte. Szukaj balansu między pracą a lekkością, wysiłkiem, a poczuciem przyjemności z praktyki. Wdech podnieś się do połowy, a wydech dłonie na linię talii. Wdech cała do góry. Wydech puść ręce luźno. Dołożymy sobie troszkę do tej sekwencji. Tym razem wejdź w aktywny sposób do pozycji drzewa. Unieś lewą nogę, lewą stopę i nie pomagając sobie dłońmi, staraj się przełożyć tą lewą stopę na wewnętrzną stronę prawego uda. Sprawdź, czy jest to możliwe. Jeżeli nie, to oczywiście pomóż sobie dłonią. Użyj tutaj mięśni, pośladków, ud, brzucha i wyciągnij ręce do góry. Może znowu jesteś w stanie je spleść. Możesz zostać tu. Lub jeżeli chcesz trochę wyzwania dla balansu, to spróbuj zamknąć oczy. Na 5, 4, 3, 2, 1. Otwórz oczy. Skieruj lewe kolano przed siebie. Dłonie na serce. Przejdź przez pozycję wojownika numer 3 do skręconego półksiężyca. Lewa dłoń ląduje pod lewym barkiem. Jeżeli wolisz, to możesz położyć ją na kostce. Trzymaj jedną linię w biodrach i skręć się z klatki na prawą stronę. Oddech, oddech. Czuj, że klatka mocno się skręca. Silna prawa noga. Równy, rytmiczny oddech. I powoli popatrz w dół. Przełóż lewą stopę na tył maty. Zostań teraz w wysokim wypadzie. Unieś ręce do góry. I znowu na wydechu opuść prawą rękę do dołu i przechyl się na prawą stronę.
Magnetyzuj wewnętrzne uda w swoją stronę, tak żeby przywodziciele były mocne, a razem z mocną pracą pośladków. I przełóż lewą dłoń za głowę, prawą dłoń na linię talii. Wychyl się do tyłu. Otwieraj górę ciała. Popatrz przed siebie i kolistym ruchem poprowadź ręce do dołu. Przejdź do pozycji psa z głową w dół. Wdech deska. Wydech winiasa. W Twoim stylu ja robię nieco łatwiejszą na kolanach. Jako część mojej postnatalnej praktyki. Wdech kobra lub pies z głową w górę. Napnij pośladki. Wydech pies z głową w dół. Tym razem pobujaj Twoimi biodrami na prawą, lewą stronę. Kieruj guzy kulszowe w stronę nieba. Powędruj stopami troszeczkę do przodu, jakby jeden krok. Jeszcze raz zatrzymaj się w tym ciaśniejszym psie z głową w dół. Dolne, przednie żebra kieruj w stronę kości łonowej. Wydłużaj się w plecach. I skieruj prawą stopę do przodu, pomiędzy dłonie. Nie dotykając podłogi, poprowadź lewą stopę do stojącego balansu. Do przodu, podnieś się. Chwyć lewą dłonią za lewe kolano. Możesz zostać tu i na wydechu odwieźć lewe kolano na lewą stronę. Lub możesz chwycić za duży palec od stopy, za zewnętrzną linię stopy. Wdech i wydech. Lewa noga na lewą stronę. Napnij prawy pośladek. Znajdź punkt skupienia w oczach. I powoli wróć z nogą do przodu. I na wydechu przełóż ją na matę. Jeżeli potrzebujesz, to pobujaj się tutaj na prawą, lewą stronę. Rozluźnij się. Albo stań w miejscu i odnajdź drishti, oddech. Jak zawsze. Tak często jak możesz, wracaj do siebie i tego odczucia, że czujesz, co się dzieje wewnątrz. To samo druga strona. Tym razem to prawa noga powędruje do pozycji drzewa. Spróbuj zrobić to w aktywny sposób. Nie pomagając sobie rękami. Unieś prawą stopę tak wysoko, że znajdzie się ona na udzie lub łydce. Jeżeli dasz radę, unieś ręce. Możesz spróbować znowu spleść dłonie. Odkręcić je w stronę nieba i jeżeli chcesz wyzwanie, to zamknij oczy. Na 5, 4, 3, 2, 1. Popatrz przed siebie, przeciągnij prawe kolano przed siebie, przejdź poprzez w pozycję wojownika numer 3. Do skręconego półksiężyca. Prawa dłoń albo na podłodze, albo na kostce. Biodra w jednej linii, aktywny brzuch. Wydech, skręć się na lewą stronę. Prawa noga prosta, a lewa, jeżeli masz problem z wyprostowaniem jej, to ugnij kolano, jeżeli potrzebujesz. I powoli do wysokiego wypadu. Popatrz w dół, ugnij lewe kolano, przełóż prawą stopę na tył maty, wdech ręce w górę, wydech lewa ręka w dół, prawa ręka na lewą stronę. Prawa dłoń za głowę, lewa dłoń na linię talii, wychyl się do tyłu. I otwierania w tych górnych żebrach, luz w barkach, pogodna twarz, bez napięć w żuchwie. Popatrz przed siebie, przewidź ręce do przodu kolistym ruchem i przejdź do pozycji psa z głową w dół, Adho Mukha Svanasana. I jeżeli chcesz, to dołóż tutaj winiasę lub poczekaj w psie z głową w dół, tak jak wolisz. Wdech deska, silny kor.
Wydech czaturanga. Wdech pies głową w górę lub kobra. Wydech pies głową w dół. Pobujaj trochę guzami kulszowymi na prawą, lewą stronę, ale cały czas kieruj je też w stronę nieba. Aktywne palce, palce. Uważaj, żeby nie zapadać się w nadgarstki. Przejdź stopami troszeczkę do przodu. Ciaśniejszy pies z głową w dół. Znowu szukaj różnych kątów do otwierania tyłu nóg. Zobacz, jak to się zmienia, kiedy wysyłasz guzy kulszowe do góry. I tym razem lewa stopa pomiędzy dłonie. Popatrz przed siebie, przeciągnij prawą stopę do balansu, może nie dotykając podłogi. Chwyć za kolano lub za duży palec od stopy. Wyprostuj nogę, jeżeli możesz. Jeżeli nie, to trzymaj ją ugiętą i skieruj prawą nogę na zewnątrz. Możesz popatrzeć na lewą stronę. Oddech, skupiony wzrok, skupiony, stabilny umysł. Wróć prawą nogą do centrum, ugnij prawe kolano, przełóż prawą stopę na matę i znajdź albo stabilną, statyczną pozę, albo pobujaj się lekko na prawą, lewą stronę. I przejdziemy już teraz do pozycji siedzących. Wdech, unieś ręce do góry. Wydech, skłon. Wdech, podnieś się do połowy. Wydech, przejdź na kolana. Skieruj łydki na jedną stronę i usiądź. Wyciągnij nogi przed siebie. Ugnij lewe kolano. Wdech, unieś ręce do góry. Na wydechu skręć się na lewą stronę. Aktywny skręt. Dłonie Ci nie pomagają. Dłonie są wyciągnięte na boki. Skręcaj się mocno z klatki. Każdy wdech potencjalnie wydłuża Twoje plecy. Wydech napina brzuch, ale wydłużenie w plecach pozostaje. Dołożymy pasywny skręt, pomagając sobie dłońmi. Skręć się jeszcze mocniej. Lewa dłoń za Tobą, prawa na lewym udzie. Wdech, popatrz przed siebie. Odchyl lewą nogę bardziej na zewnątrz, tak żeby ten kąt pomiędzy udami się otworzył. Będziemy teraz starać się otwierać wewnętrzną stronę prawego uda. Prawa stopa flex. Wdech, usiądź prosto. Być może już tutaj czujesz mocne rozciąganie wewnętrznej strony. Jeżeli tak, to zostań tu. A jeżeli potrzebujesz więcej, to powędruj rękami do przodu. Puść szyję luźno. Wdech, podnieś się i skieruj lewą nogę do przodu. To samo druga strona. Ugnij prawe kolano, jak do Janushirshasany. Wdech, unieś ręce do góry. A wydech, skręć się na prawą stronę. I jeszcze mocniej skręć się z klatki. Popatrz za prawy bark. Trzymaj głowę nad linią kości ogonowej. Nie przechylaj się na bok. I pomagając sobie dłońmi, wejdź do pasywnego skrętu. Spróbuj skręcić się jeszcze mocniej.
popatrz przed siebie. Odchyl teraz prawe kolano, prawą nogę bardziej na zewnątrz. Otwórz kąt pomiędzy udami. Wdech tu. Możesz zostać tu lub na wydechu powędruj na przedramiona lub powędruj dłońmi trochę bardziej do przodu. Gdziekolwiek czujesz napięcie, wysyłaj tam oddech. Bądź delikatny przy rozciąganiu. Nie staraj się tego forsować. Zawsze daj sobie czas, czas. Pamiętaj, że w jodze nie ma czegoś takiego jak skończona jedna pozycja, która jest idealna. Cały czas się rozwijasz. Cały czas dążysz. Joga to jest sztuka przyjemności dążenia, drążenia tematu. Już sama droga jest celem samym w sobie. Podnieś się. Wyprostuj i prawą nogę, purwottanasana, jeżeli chcesz to w łatwiejszej wersji razem ze mną, lub z nogami prostymi i wewnętrznymi stopami skierowanymi na matę. Wdech, podnieś pośladki i zostań tu lub wyprostuj nogi, tak jak wolisz, na 5, 4 silne palce od dłoni, nie zapadaj się w nadgarstkach, napnij pośladki, unieś przód ciała. I opuść biodra. Usiądź sobie teraz w tarasanie, w pozycji diamentu. Wdech, wydłuż się. Wydech, skłon w stronę stóp. Pobujaj głową na prawą, lewą stronę. Lub zostań statycznie, jeżeli wolisz. Podnieś się. Pozycja odwrócona, jaką Ci dzisiaj zaproponuję, to będzie pozycja świecy. Jeżeli wolisz, stanie na głowie, stanie na przedramionach, na rękach, to wykorzystaj to, co potrzebujesz najbardziej. Zeskanuj swoje ciało i zdecyduj, co jest Ci teraz najbardziej przydatne. Jeżeli nie chcesz robić świecy, ani żadnej innej pozycji odwróconej, to może po prostu podłożysz sobie kostkę pod linię kości krzyżowej i możesz unieść nogi do góry w ten sposób. Wybierz swoją opcję i wejdź w nią. Ja wejdę tutaj do pozycji świecy. Staram się łokcie trzymać równolegle, więc podwijam łopatki w swoją stronę, barki w swoją stronę, umieszczam dłonie na plecach i wysyłam jedną, potem drugą nogę do góry. Staraj się być prosty jak strzała, ze stopami skierowanymi na sufit. Nie przeciążaj szyi, nie przeciążaj szyi. Staraj się kierować swoją wagę na górne ręce, łokcie. Tradycyjnie drishti tutaj jest na pępek. I po momencie w pozycji świecy w Twoim tempie zejdź w dół. Jeżeli chcesz, to możesz spróbować zejść do małego mostka. Ja uginam tutaj kolana, kieruję palce od dłoni na zewnątrz i powoli wysyłam jedną stopę,
W dół musisz sobie zaufać, że mata faktycznie jest tam, żeby złapać twoją stopę. Hop! I drugą stopę w dół. Uważaj na kciuki, uważaj na nadgarstki. Faktycznie te dłonie skieruj na zewnątrz, żeby nie poczuć bólu w nadgarstkach czy kciukach, gdy schodzisz. Lub zejdź w swoim własnym stylu do małego mostka. Możesz spleść dłonie, żeby pogłębić odczucia w małym mostku. I zostań na 5, napnij pośladki, magnetyzuj wewnętrzne uda w swoją stronę, kolana równoległe. Tak jakby wewnętrzne uda chciały się przytulić. Nie musisz poruszać nimi, ale czuj tą energię między nimi. I powoli, kręg po kręgu, opuść plecy do dołu. Przytul kolana w stronę żeber. Pobujaj się na prawą, lewą stronę. Zeskanuj ciało. Jeżeli potrzebujesz jeszcze jednego wygięcia do tyłu, to daj sobie mały mostek lub duży mostek. Jak wolisz, ja wejdę w Urdhva Dhanurasana. A jeżeli czujesz, że już twoja praktyka jest usatysfakcjonowana, to przejdź do Shavasany. Jeżeli jesteś w mostku, napnij pośladki, kolana równoległe. Jeżeli jesteś w dużym mostku, silne ręce, kieruj trochę przód ciała na tył maty. Dbaj o nadgarstki, dopychaj palce od dłoni do maty. Ci, co są w dużym mostku, broda do klatki. Powoli obniżamy się do dołu. W małym mostku opuść górne, środkowe i dolne plecy do dołu. Jeszcze raz przytul kolana w swoją stronę. Pobujaj się na prawo, na lewo. I przed samą Shavasaną złóż dłonie w piąstki i tymi twardymi kosteczkami od dłoni, od palców od dłoni, zrób sobie masaż na skroniach, na czole, może nawet na żuchwie, na kościach policzkowych, tam, gdzie sprawia ci to przyjemność. Jeżeli na twarzy jest nieprzyjemnie, to przejdź na czaszkę. Taki sam masaż pozwala nam się bardzo dobrze zrelaksować. Możesz go wykorzystać przed snem. Pobudza on ten system odpowiedzialny za poczucie relaksu, chillu. Puść żuchwę luźno. Luźna twarz. Mięśnie dookoła oczu zrelaksowane. Możesz pozostać w tym masażu tyle, ile ci potrzeba. A ja już poprowadzę cię do Shavasany. Jeszcze raz powróć do swojej intencji. Lub jeżeli zgubiłeś ją gdzieś po drodze, to pozwól jej, by jeszcze raz urosła w tobie. Czasem to nasza sama intuicja podpowiada nam, czego potrzebujemy w danym dniu, w danym momencie. Nie spiesz się nigdzie. Wiem, że podczas praktyki w domu
Jest silna tendencja, żeby omijać shavasanę. Ale uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby dać sobie ten czas, by absorbować praktykę, by jej benefity mogły się w nas ugruntować. By zewnętrzna praktyka asan przenikła do wewnątrz i sprawiła, że po praktyce obudzimy się trochę bardziej spokojni, w równowadze, w poczuciu spełnienia i w poczuciu, że jesteśmy tu, gdzie chcielibyśmy być. W przyjaźni z tym momentem, jaki teraz jest. Zostanę tu z Wami na około 5 minut shavasany, a później nas obudzę.
powoli, jeżeli czujesz się już gotowy, to wprowadź ruch do dłoni, do stóp, nadgarstków i kostek. Większe ruchy rękami, nogami, głową. Ziewnij sobie, jeżeli masz ochotę. Przeciągnij się z przyjemnością. Gdy jesteś gotowy, skręć się na jedną stronę i pomagając sobie dłońmi podnieś się. Zakończymy sobie siedząc i jeżeli masz ochotę, to dołącz do mnie do OM na wydechu. Skrzyżuj dłonie na klatce, broda lekko do siebie, przymknij oczy. Poczuj, że jesteś teraz na macie z Twoim oddechem, Twoim ciałem, Twoimi odczuciami i Twoją intencją. I uhonoruj tą praktykę mantrą OM. Jeżeli nie chcesz śpiewać, to możesz po prostu zamruczeć albo wyobrazić sobie tą wibrację. Wdech. Otwórz oczy. Dziękuję za wspólną praktykę. Jeżeli masz czas, to zostaw mi komentarz, jak było. I na pewno dawaj sugestie do kolejnych praktyk. Jeżeli masz coś, co bardzo byś chciał, żebym zrealizowała, to takie sugestie są dla mnie dużą inspiracją. Do zobaczenia następnym razem na macie. Namaste.